Ja również bardzo serdecznie chcę przywitać całe zgromadzenie w drugiej części nabożeństwa. Witam siostry, braci, młodzież, dzieci, no i gości, którzy, których widzę mnóstwo na tym miejscu. Jesteśmy na pewno wdzięczni naszemu Bogu za to, że w tych dogodnych warunkach możemy zbierać się razem, aby studiować Jego Słowo. Chciałbym zatytułować dzisiejsze nasze rozważanie: z kim przestajesz, takim się stajesz. Czy znane wam jest to powiedzenie? Słyszeliście go już w swoim życiu? Pewnie każdy z nas, prawda? Gdy byliśmy dziećmi, rodzice czasem mówili: Uważaj tam na tego czy owego, boskim przestajesz, takim się stajesz. A potem, gdy byliśmy więksi i tam w różnym towarzystwie się obracaliśmy, też rodzice ostrzegali nas: Uważaj, nie zadawaj się z tymi czy z tymi, boskim przestajesz, takim się stajesz. Ale nie o tym chcę mówić dzisiaj. Zatem o czym? Myślę, że dojdziemy do tego w czasie naszego rozważania. Na początek jednak chciałbym zapytać Was wszystkich: czy zdajemy sobie wszyscy na tym miejscu sprawę z tego, jak bardzo poważny jest czas, w jakim żyjemy? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że znajdujemy się prawie, że już tuż przed kulminacyjnym wydarzeniem w historii naszej Ziemi? Wydarzenia, które dzieją się dookoła nas, świadczą o tym, że to wydarzenie, czyli przyjście Jezusa Chrystusa, nastąpi już wkrótce. Bo wszystkie wydarzenia, które o tym świadczą, występują z coraz większą częstotliwością i intensywnością. Gdybyśmy spojrzeli na jakiekolwiek wydarzenia w jakiejkolwiek dziedzinie, to wszystko wskazuje nam, że Ziemia, historia tej Ziemi zmierza do końca. Weźmy na przykład kataklizmy w przyrodzie, jakie występują, to, co się dzieje. W przyrodzie kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu tego jeszcze nie było. Gdy widzimy te rzeczy, to co dzieje się w telewizji, to wtedy mówimy, tak, to straszne, to straszne, ale za chwilę zapominamy o tym, bo, bo przyzwyczajamy się do tego. Ale co innego, gdy człowiek widzi to na własne oczy, jak inaczej to oddziaływuje wtedy na nas. Kilka tygodni temu, gdy była ta straszna wichura, taka, odwożę rano żonę do pracy, było jeszcze ciemno. Wyjeżdżamy za górkę, bo koło domu jest taka górka, wyjeżdżamy za górkę, patrzę, a tam aż niebiesko od świateł yy, migających straży pożarnej. Podjeżdżamy bliżej. Co się stało? Zerwany dach, straszny widok. Ci ludzie biegający, chwytający się za głowę dookoła domu. Pff, zupełnie inaczej to się odbiera, gdy się widzi to na własne oczy i to tak blisko, i wtedy dociera to do nas, i człowiek się pyta: To już u nas, to już. To już się dzieje na naszym terenie. Człowiek wtedy przychodzą refleksje na człowieka. Gdybyśmy popatrzyli na inne rzeczy, na, na zamieszanie, jakie panuje w świecie, polityki na świecie, na upadek wartości społecznych, rodzinnych, na to zepsucie moralne, jakie teraz występuje. Ja mieszkam koło Cieszyna, gdzie tak podzielony jest. Y Wieś na wyznanie ewangelickie i katolickie, mniej więcej po połowie. I gdy byłem jeszcze dzieckiem, to pamiętam, że nie do pomyślenia było, żeby chłopak mieszkał u dziewczyny, czy dziewczyna u chłopaka przed ślubem. Pamiętacie jeszcze te czasy? To było kiedyś nie do pomyślenia. Dziś to jest normalne, czy w takich rodzinach, czy w takich. Jest to społecznie akceptowalne, wszyscy to akceptują. Jak wiele się zmienia. Gdybyśmy jeszcze wymienili tak, te wszystkie głody, mory, o których mówił Jezus, wojny i wieści wojenne, to naprawdę wszystkie te czynniki wyraźnie wskazują na moment kulminacyjny w historii naszej Ziemi. Chyba nie mamy co do tego wątpliwości, prawda? Gdy sobie to wszystko uświadamiamy, to przychodzi moment refleksji: jak przygotować się na to wielkie wydarzenie? Jakimi mamy być, aby być po prawicy, gdy przyjdzie Pan Jezus? Jakimi mamy być w świętych obcowaniach i w pobożnościach, jak mówi Piotr, aby być godnym tego, aby stanąć po prawicy i być zabranym do Królestwa Niebieskiego? Jak mają wyglądać nasze standardy? A muszę Wam powiedzieć, że standardy są bardzo wysokie bardzo wysokie. Chcę przeczytać fragment z książki Droga do Chrystusa. Kilka fragmentów z tej książki odczytam. Kto z Was czytał tą książkę Droga do Chrystusa? Większość, prawda? Jest to przepiękna książka. Ja ją kilka razy przeczytałem i polecam wszystkim, którzy jeszcze jej nie czytali. Droga do Chrystusa lub też tytuł, który nadano jej później. Yy, pokój o jakim marzysz, czy za jakim tęsknisz, to ta sama książka. Ale wróćmy do tematu. Standardy, które opisane są w tej książce. Warunek życia wiecznego jest taki sam teraz, jaki był od początku świata, gdy nasi pierwsi rodzice przebywali przed upadkiem w raju, a jest nim doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu, doskonała sprawiedliwość. Gdyby życie wieczne było udzielane pod jakimkolwiek innym warunkiem, szczęście całego wszechświata byłoby zagrożone. Jak czujecie się po wysłuchaniu tych słów? Powiedzieć, że mamy mieszane uczucia, to chyba trochę za mało, prawda? Warunek życia wiecznego jest taki sam teraz, jaki był od początku świata, a jest nim doskonałe posłuszeństwo prawu, Bożemu doskonała sprawiedliwość. I co? Czy ktoś z Was może powiedzieć, że spełnia te wymagania? Powiedzmy szczerze, ktoś z Was może powiedzieć: tak, ja spełniam te wymagania. Ani jeden. Ja też nie, bracia i siostry. Ja tak samo nie. Albo może, czy znacie kogoś takiego, o kim możecie z całą pewnością powiedzieć: Ten człowiek spełnia te wymagania, jest doskonale posłuszny prawu Bożemu. Znacie kogoś takiego? Ja nie znam. Widzę, że wy chyba też nie. A może w Biblii czytaliście o takim człowieku z ziemskiej matki, z ziemskiego ojca, o którym było napisane, że był doskonale posłuszny prawu Bożemu, a jego sprawiedliwość była doskonała? Czy czytaliście w Biblii o takim człowieku? Owszem, pisze o Enochu i Hiobie bardzo pozytywnie, ale nigdzie nie jest napisane, że byli zawsze doskonali w swoim postępowaniu i że ich sprawiedliwość była doskonała. Ja w Biblii też nie czytałem ani o jednym takim człowieku. Wręcz przeciwnie. Co mówi Pismo Święte w liście apostoła Pawła do Rzymian? Mówi coś zupełnie innego. List apostoła Pawła do Rzymian, trzeci rozdział i dwudziesty trzeci werset. Rzymian 3, 23. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Wszyscy zgrzeszyli. Nie ma ani jednego z ludzi... O którym można byłoby powiedzieć, że zawsze żył w doskonałym posłuszeństwie prawu Bożemu. Któż zatem może być zbawiony? Mamy problem. Czytaliśmy wyraźnie w natchnionym słowie, że do warunek życia wiecznego to jest doskonałe posłuszeństwo prawu Bożemu. Doskonała sprawiedliwość. A tu czytamy, że nie ma ani jednego sprawiedliwego, bo wszyscy zgrzeszyli. No i co teraz? Mamy problem. Co zatem zrobić? Co zatem zrobić, aby znaleźć się po prawicy, gdy przyjdzie Jezus? Może zmobilizować siły, odpowiednio się zmotywować, dokonać postanowień, zawziąć się i wreszcie pokazać Bogu i światu, że można tak żyć. Czy jest to możliwe? Nie, moi drodzy, to jest niemożliwe. Nikomu się to jeszcze nie udało. Wielu próbowało tego dokonać, zmotywować się. Ale nikomu się to jeszcze nie udało. Ja pamiętam, gdy byłem dzieckiem, kazania starszych braci, takich zborowych filarów. Ich kazania były typu takiego napominającego, takiego trochę instruktażowego. I pamiętam ciągle te słowa: My musimy, bracia i siostry, my musimy, my musimy. Tak te kazania często wyglądały: My musimy, my musimy. No, ale jakoś tego efektu nie było widać. Ja absolutnie nie neguję pobożności tych braci, bo czasem stali moralnie wyżej niż wielu współcześnie żyjących adwentystów, i to, co mówili, mówili z pobożności i z chęci szczerego służenia Bogu. Ale czegoś w tym wszystkim zabrakło. To nie dawało pokoju, to nie dawało pewności i zbawienia. To, że my musimy, musimy być tacy, musimy być tacy. Czegoś w tym wszystkim zabrakło? Ponawiam zatem pytanie, co możemy zrobić, aby być po prawicy, gdy przyjdzie Jezus? Skoro nic nie możemy zrobić? Hmm. Odpowiedź jest bardzo krótka, może szokująca. Nic, naprawdę nic nie możemy zrobić. Bracia i siostry, ja mówię to z całą odpowiedzialnością. Nic nie możemy zrobić, aby osiągnąć ten standard, aby być godnym osiągnięcia żywota wiecznego. Naprawdę nic nie możemy zrobić. I to jest pierwsza rzecz, z której musimy zdać sobie sprawę, że my nie potrafimy osiągnąć doskonałego posłuszeństwa, doskonałej sprawiedliwości. My tego nie możemy zrobić. Zdajmy sobie z tego sprawę. A poprę to cytatem z tej książki Droga do Chrystusa. Przez grzech Adama nasza natura jest upadła i nie możemy uczynić siebie sprawiedliwymi, choćbyśmy jak chcieli. Ponieważ jesteśmy grzeszni i upadli, nie możemy być posłuszni prawu Bożemu w sposób doskonały. Nie mamy w sobie sprawiedliwości, dzięki której moglibyśmy sprostać wymaganiom prawa Bożego. I co teraz? No nie możemy. I, i koniec. Wiecie, do czego przyrównał Dawid zmagania człowieka z grzechem? Gdy rozmyślał o tych sprawach, gdy walczył ze swoimi grzechami i nieraz się przekonał w swoim życiu, że nie potrafi, to wiecie, do czego przyrównał zmagania człowieka z grzechem? Nie wiecie? To zaraz odczytamy. Otwórzmy Psalm 69. Ja dwa, na, w dwóch psalmach znalazłem to porównanie: Psalm 69 i rozdział 3. Moim zdaniem bardzo trafne porównanie. Psalm 69:3. 3 Ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Dostałem się w głębokie wody, a nurt zalewa mnie. O jakim to błocie myślał Dawid? Nie o tym rzeczywistym, ale myślał o swoim życiu. O swoich grzechach i o próbach wydostania się z tych grzechów, ugrzązłem w głębokim błocie i nie mam oparcia dla nóg. Czyli porównał to do tonięcia w bagnie. Jakie szanse ma człowiek, który tonie w bagnie, aby się z niego wydostać? Ja nie wiem, czy ktoś z Was tego doświadczył. Ja jeszcze nie, ani tego nawet na własne oczy nie widziałem, ale czy to w telewizji, czy się czyta o tym, pewnie na ogół wiemy, jakie. Szansę ma człowiek, który utknie w bagnie, aby się z niego wydostać. Żadne. Im więcej się rzuca i miota, tym bardziej jeszcze się pogrąża. Nie może sobie pomóc w żaden sposób. Wyobraźmy sobie to może taką scenę, że tu jest to bagno. Ktoś tu tonie w tym bagnie. Może to akurat ty toniesz w tym bagnie, bracie, siostro albo ja. Próbujesz robić wszystko, aby się z niego wydostać, ale pogrążasz się jeszcze bardziej. Ale przychodzą twoi przyjaciele, przychodzą bracia i siostry ze zboru, patrzą mówią, słuchaj, no musisz sobie pomóc. Machaj mocniej tymi rękami, bo za słabo machasz. Więc próbujesz to robić, machasz rękami, ale to nic nie daje. Przychodzi drugi brat i mówi, ale nogami musisz bardziej machać. Próbujesz to robić i nic. Przychodzi trzeci i mówi, jesteś zbyt spięty, rozluźnij się, może to Ci pomoże. Próbujesz tego i nic. Jeszcze bardziej się pogrążasz. Nagle wyciąga się czyjaś ręka. Co zrobisz wtedy? Podasz jeden palec i powiesz, i podam ci palec, a resztę sobie, chwyć mnie za palec, a resztę już sobie poradzę. Czy tak zrobisz? Nie. Uchwycisz się całą siłą tej ręki, bo wiesz, że to jest jedyna szansa, aby się wydostać. Na pewno byśmy tak zrobili, gdyby to nas dotyczyło. To dlaczego bracia i siostry, gdy chodzi o życie duchowe, próbujemy Jezusowi czasem podać jeden palec, a wresztą, zresztą próbujemy sobie poradzić sami? Czy tak to nie wygląda czasem, że próbujemy ten jeden palec podać żeby Jezusowi, a resztę jakoś sobie już radzimy? Czemu boimy się oddać Jezusowi całkowicie bez reszty? Ludzkie metody zawodzą, zawsze zawodzą. Gdy, gdy Dawid to zrozumiał, to napisał w drugim psalmie, tym razem w czterdziestym psalmie, piękne słowa, pięknych porównań użył Dawid. Psalm czterdziesty i ro, ro, wersety drugi i trzeci. Tęsknie oczekiwałem Pana, skłonił się ku mnie i wysłuchał wołania mego, wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego, postawił na skalę nogi moje, umocnił kroki moje. Ta wyciągnięta ręka to jest ręka Pana Jezusa. Co zrobimy? Czy chwycimy ją z całej siły? Zróbmy to. Dawid doświadczył tego i mówi to Pan. Pan wyciągnął mnie z dołu zagłady, z błota grząskiego. Jak uchwycić tę rękę Jezusa, która wyciąga się nad nami, gdy toniemy w bagnie grzechu? Jak to zrobić? Wiecie, Ellen White użyła dziwnych słów, gdy to pisała. Wiecie, co napisała? Pierwsze, po pierwsze, zrezygnować z własnej dumy. Dziwne określenie, prawda? Z dumy? Tak, z własnej dumy. Jako adwentyści dnia siódmego musimy zrezygnować z naszej dumy i umrzeć dla siebie samych, wywyższając Jezusa jako jedyną naszą nadzieję. Dziwne, że nasze starania, nawet najlepsze, w tym, aby być lepszymi. Nazwała dumą, że to jest nasza duma, z której musimy zrezygnować jako pierwszą rzecz. Zrezygnować z własnej dumy. Próbujemy bowiem być godni i sprawiedliwi sami z siebie. Zbyt często próbujemy być godni i sprawiedliwi sami z siebie. Jak możemy stać się dostatecznie dobrzy oto pytanie, które zadaje sobie wiele adwentystów. Ale prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie nigdy stać się dobrzy o własnych siłach. Pragnienie bycia doskonałym to jest ta nasza duma, że chcemy stać się doskonałymi, chcemy stać się lepszymi. Ellen White to nazwała dumą. Pragnienie bycia doskonałymi Izraelitów doprowadziło do skrajnego egocentryzmu. Pamiętacie historię starego Izraela? Gdy starali się. Udowodnić Bogu i innym, szczególnie faryzeusze, że można, można żyć życiem doskonałym, sprawiedliwym. I w oczach ludzi rzeczywiście tacy byli, uchodzili za najbardziej sprawiedliwych ludzi. Ale co Jezus im powiedział? Jak Jezus ich nazwał? Groby pobielane. To ich doprowadzało do skrajnego egocentryzmu. Egocentryzm i duma to jedne z największych wyzwań, którym musimy stawić czoła. Nie mówię o egoizmie, ale o egocentryzmie, czyli uwaga skierowana na mnie. Nawet w celu dokonania najlepszych rzeczy, gdy uwaga skierowana jest na mnie, to jest to egocentryzm. I to mam, i duma to jedne z największych wyzwań, którym musimy stawić czoła. Ellen White radziła: Znacznie mniej własnego ja, a znacznie więcej Jezusa Chrystusa i Jego łaski musi być wniesione do naszego codziennego życia. W 1885 roku Ellen White przebywała w Bazylei w Szwajcarii. Były to czasy, gdy kościół był jeszcze bardzo młody, gdy się kształtował. 1885 rok. To była ta pierwsza miłość. Ludzie czynili wszystko naprawdę z gorącej pierwszej miłości. Ale gdy ich obserwowała tam w Szwajcarii, w Bazylei, gdy się im przypatrywała, to wypowiedziała słowa zapisane w 9. tomie świadectwo dla zboru. Do dziś są zapisane. A brzmiały one tak. Czy nie chcielibyście wycofać własne ja, a pokazać Jezusa? Własne ja musi umrzeć, zanim Bóg będzie mógł przez nas pracować. Wasza wola musi umrzeć, musi stać się jedno z wolą Bożą. Popatrzcie do. Do tych pierwszych Adwentystów, którzy byli w tej pierwszej miłości, napisała takie słowa: To musi umrzeć to wasze własne ja, a przecież oni ze swej strony chcieli jak najlepiej. Oni chcieli żyć życiem pobożnym, podobać się Bogu. I teraz napisała słowa, które brzmią wręcz szokująco: Zaklinam was, zbliżcie się do Niego, czyli do Jezusa, abyście mogli otrzymać Jego obfite błogosławieństwo. A tam spotkała wielu religijnych braci i do tych religijnych braci powiedziała: Zaklinam Was, zbliżcie się do Niego, abyście mogli otrzymać Jego błogosławieństwo. Prawda, że bardzo mocne słowa. Mając na myśli naszą dumę i własne ja wcale nie myślała o kwestiach związanych ze stosunkami międzyludzkimi z tym, że ktoś jest samolubny, lecz o naszych staraniach osiągnięcia doskonałej sprawiedliwości, czyli mówiąc wprost o zasłużeniu na niebo. To nazwała dumą, to nazwała egocentryzmem. Kochani, to się nigdy nie uda, nigdy nie potrafimy się w żaden sposób przypodobać Bogu. W żaden sposób zasłużyć na niebo. Pamiętajmy, nasza nadzieja nie spoczywa w nas, nie spoczywa w Tobie ani we mnie, ale spoczywa zawsze w Chrystusie. Patrzeć na siebie to wielkie zwiedzenie. Naprawdę, to jest bardzo wielkie zwiedzenie patrzeć na siebie i zawsze kończy się źle, bo albo się wywyższasz, albo całkiem załamujesz. Kiedy się wywyższasz? Gdy patrzysz na siebie, gdy ja patrzę na siebie, kiedy się wywyższam? Gdy widzę kogoś, kto w moich oczach jest gorszy, popełnia grzech, z którym ja nigdy nie miałem problemu, i myślę sobie: Co? Co to za człowiek? Jak on mógł popełnić taki grzech? Ja bym tego nigdy w życiu nie zrobił. I wtedy zaczynam wpadać w dumę i zaczynam się wywyższać. Albo też z drugiej strony, gdy popełnię kolejny raz grzech i widzę samych pobożnych, religijnych braci wokół siebie, to zaczynam załamywać się pod ciężarem grzechu. Jakkolwiek by było patrzenie na siebie, zawsze kończy się źle. Czy wiecie już, kogo dotyczą słowa, które powiedziałem na początku, to przysłowie: Z kim przestajesz, takim się stajesz? Dotyczą mnie, osobiście mnie. Gdy patrzę na siebie, staję się coraz bardziej do siebie podobny i utrwalam swój wizerunek w sobie. A z drugiej strony, gdy patrzę na Jezusa, stajesz się coraz bardziej do Niego podobny. Prawda? Z kim przestajesz, takim się stajesz. Gdy patrzysz na siebie, utrwalasz swój wizerunek. Ale gdy patrzysz na Jezusa, stajesz się coraz bardziej podobny do Niego. W liście do Hebrajczyków apostoł Paweł napisał to wyraźnie: List do Hebrajczyków, 12 rozdział. 12, i 1 i 2. Pierwszy i drugi werset. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami, patrząc na kogo? Na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Patrząc na Jezusa. Kolejny fragment z książki Droga do Chrystusa, który to potwierdza. Nie masz koncentrować się na sobie i pozwalać, aby Twoje myśli skupiały się na Tobie. Spoglądaj raczej na Chrystusa. Niech Twoje myśli skupiają się na Jego miłości, pięknie i doskonałości Jego charakteru. Moi drodzy, są, bywają momenty w naszym życiu, gdy musimy szczególnie o tym pamiętać: że nie masz koncentrować się na sobie i pozwalać, aby Twoje myśli skupiały się na Tobie. Gdy popełnisz grzech, Kolejny raz, już tyle razy przysięgałeś sobie i przyrzekałeś Bogu, że tego nie zrobisz, ale może kolejny raz to popełniłeś i jesteś zdruzgotany pod ciężarem tego grzechu. To może Cię zabić. To natchnione słowo mówi: nie patrz wtedy na siebie. Nie patrz, nie myśl o tym. Skupiaj swoje myśli na Chrystusie. Albo gdy jesteś poza zborem, tyle lat, nie wiesz, czy jeszcze masz szansę na powrót. Albo gdy. Zdasz sobie sprawę z tego, ile lat już jesteś adwentystą i patrzysz na siebie i myślisz, co to zmieniło w moim życiu. Ileś tam dziesiąt lat jestem adwentystą i co to zmieniło? Czy jeszcze mam szansę? Czy, ma szans, czy jeszcze ma sens, abym dalej walczył? Może już nie masz siły i chciałbyś to wszystko zostawić, bo widzisz, że nic się nie zmienia w twoim życiu. I to mogłoby cię dobić. Ale w takiej chwili nie patrz na siebie. Patrz na Chrystusa. W takich chwilach właśnie niech Twoje myśli skupiają się na Chrystusie, na Jego miłości, pięknie i doskonałości Jego charakteru. Pamiętajmy o tym, kochani, to jest bardzo ważne, abyśmy w takich chwilach, gdy jesteśmy przygnębieni, gdy grzech nas przybija i gdy spojrzymy na siebie, jesteśmy zrozpaczeni stanem naszego ducha, nie patrzmy na siebie, nie rozmyślajmy o tym. Ale jedynym ratunkiem, i zapamiętajmy to, jest patrzeć na Jezusa, spoglądać na piękno Jego charakteru, na Jego miłość, miłosierdzie. I teraz bardzo piękne myśli z tej książki. Ciągle cytuję tę książkę, to jest bardzo ważne i piękne. Miłując Jezusa, naśladując Go, całkowicie na Nim polegając, zostaniesz przekształcony na Jego podobieństwo. Tak się stanie. Zostaniesz przekształcony, ale tylko wtedy, gdy będziesz patrzył na Niego, gdy będziesz skupiał swoje myśli na Nim, stanie się to. Cudowna obietnica. To jest dzieło Jezusa w nas. Kochani, mamy wspaniałego Boga, Bóg, któremu służymy, może i ma moc przekształcić nas na swoje podobieństwo i uczynić nas doskonałymi. Bóg może to zrobić. Spotkanie Jezusa na drodze życia nigdy nie pozostawia nas takimi samymi, ale owocuje zmianą życia na Jego podobieństwo. Czy chcielibyście być takimi jak Jezus? Każdy z nas, prawda? Każdy z nas chciałby tego. Próbowaliśmy tego nieraz i nie wychodziło nam, ale to nic, zostawmy to. Patrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. W liście do Efezjan apostoł Paweł napisał piękne słowa. Efes, czwarty rozdział, list do Efezjan, czwarty rozdział i wiersze siódmy i trzynasty przeczytam. A każdemu z nas dana została łaska według miary daru Chrystusowego. Każdemu z nas została dana łaska. I w trzynastym wersecie, tam później apostoł Paweł wymienia to, co uczynił Chrystus. I do czego chce nas przygotować? I trzynasty werset: Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Jest to możliwe. Jest to możliwe dojść do wymiarów pełni Chrystusowej, do tego, aby nasze życie było w zupełnej zgodzie z wymaganiami prawa Bożego, abyśmy doskonale naśladowali Jezusa. A to wszystko przez poznanie Syna Bożego. Kolejny fragment tej książki. Przez wiarę stałeś się własnością Chrystusa. Przez wiarę masz w nim wzrastać dając i biorąc. Ale kiedy oddajesz, ile musisz oddać? Wszystko, musisz oddać wszystko Jezusowi. Swoją swoje serce, swoją wolę, całego siebie, nie możesz nic pozostawić. Oddając musisz oddać wszystko. Ale musisz także przyjąć w zamian. Ile? Też wszystko. Musisz przyjąć wszystko. Jego sprawiedliwość, Jego moc do posłuszeństwa, Jego doskonałość, Jego pełnię błogosławieństw. Musimy przyjąć to wszystko. To wszystko wywalczył dla nas Jezus, a żyjąc tu na Ziemi, w ludzkim ciele, a następnie ofiarując swoje życie na Krzyżu za grzechy każdego z nas, a teraz to wszystko ofiaruje nam. To wszystko, co osiągnął Jezus, może być naszą własnością. My mamy to tylko przyjąć. Dlatego mówienie, że my musimy to, czy musimy tamto, my musimy stać się tacy czy inni, aby w pewien sposób przypodobać się Bogu, nie ma żadnego sensu. My to musimy wszystko przyjąć, bo to wywalczył dla nas Jezus. Moi drodzy, powiem więcej, mówienie, że my musimy stać się tacy czy owacy, bo to i tamto jest potrzebne w naszym życiu chrześcijańskim, jest zaniżaniem standardów i wymagań, jakie Bóg ma wobec nas, bo sprowadza to do poziomu naszych intelektualnych możliwości. Jeśli my mówimy, no musimy tacy być, musimy być tacy, to jest zaniżanie standardów, bo to jest. Do czego zaniża? Do tego, ile my potrafimy zrobić, jakie są nasze możliwości intelektualne. Ale Bóg ma wobec nas inny plan. Bóg ma, Bóg ma wobec nas o wiele więcej zaplanowane. Ja cieszę się osobiście, że dziś już jest coraz mniej tych kazań, że my musimy, my musimy, a coraz więcej kazań skierowanych na Jezusa, bo to jest jedyna droga wyjścia z naszej sytuacji. Niech pierwszą zatem, zatem możemy powiedzieć, niech pierwszą rzeczą, którą czynisz z poranka, będzie poświęcenie się Bogu. Niech twoją modlitwą będą słowa przyjmij mnie Panie na własność. Jestem taki, jak widzisz. Jestem grzeszny, upadły, ale przyjmij mnie na własność. Podajmy mu wszystkie nasze plany i tak możemy każdego dnia oddawać swoje życie w jego ręce. I w ten sposób będzie ono coraz bardziej nasze życie. Odzwierciedlało życie Jezusa. Czy to znaczy, że pewnego dnia powiemy: tak, jestem już godnym naśladowcą Chrystusa, jestem już doskonały? Czy tak powiemy kiedy? Nigdy. Zadziwiająca sprawa, że im bliżej człowiek jest Jezusa, im jest wierniejszym jego naśladowcą, to co widzi u siebie? Widzi kontrast i widzi swoje grzechy, ale to wcale nie oddala go od Chrystusa. Ale tym bardziej jeszcze go przybliża, prawda? Ellen White na niewielu miejscach o tym pisze, że im bliżej człowiek jest Chrystusa, tym bardziej dostrzega swoje grzechy, ale to przyprowadza go jeszcze do ściślejszej więzi z Jezusem. Moi drodzy, czy jesteśmy w imię tej cudownej przemiany gotowi poświęcić i odrzucić to wszystko, co było do tej pory dla nas cenne. A co stawało między nami a Jezusem? Trzeba wiele rzeczy odrzucić, trzeba wszystko oddać dla Jezusa to nasze serce, naszą wolę, nasze pragnienia. Może wiele rzeczy materialnych, które są, były dla nas i są, może jeszcze cenne, ale dostrzegamy, że one stoją między nami a Jezusem. Czy jesteśmy gotowi w imię tej cudownej przemiany odrzucić te wszystkie rzeczy? Wiele lat temu żył pewien człowiek, który starał się być dobry i pobożny z całych swoich sił. Miał wiele rzeczy w swoim życiu, które były dla niego cenne. Był dumny ze swojego życia. Był gorliwy w zachowywaniu przykazań. Był skrupulatny w praktykach religijnych i sam o sobie powiedział, że co do sprawiedliwości opartej na zakonie, jestem człowiekiem beznaganym. Żył kiedyś taki człowiek. Ale nagle w jego życiu wszystko się zmieniło. Nagle, gdy spotkał Jezusa na drodze swojego życia, doznał zupełnej przemiany, gdy poznał wspaniałe, cudowne życie Pana Jezusa, jego doskonałą sprawiedliwość. I to, jak Pan Jezus zachowywał przykazania, i jak zinterpretował zachowywanie przykazań, gdy zrozumiał, że to dotyczy naszego wnętrza, to wiecie co powiedział? Słowa, które zapisał w liście do Rzymian w siódmym rozdziale i dziewiątym wersecie, bo to był apostoł Paweł. Wiecie, co powiedział? I ja żyłem niegdyś bez zakonu. Paweł. Jak mógł Paweł coś takiego napisać, skoro wcześniej mówi, co do sprawiedliwości opartej na zakonie człowiek beznagany. On tak o sobie mówił. Nagle mówi, i ja żyłem niegdyś bez zakonu. Jak mógł coś takiego napisać? Gdy zobaczył Jezusa i jak Jezus żył, i jak wyglądało zachowywanie przykazań u Jezusa, że zachowywanie przykazań dotyczy naszych motywów, najgłębiej ukrytych motywów. Gdy zdał sobie sprawę, na czym polegało jego zachowanie przykazań, mówi: To ja żyłem niegdyś bez zakonu. To był efekt spotkania z Jezusem, efekt poznania go, a potem zapisał wręcz szokujące wyznanie, które jest. Zapisane w liście do Filipian w trzecim rozdziale, i tam wersety 7-9: Ale wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Lecz więcej, jeszcze wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana Mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za co. Za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która wywodzi się z wiary w Chrystusa sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary. Wszystkie te drogocenne rzeczy, które zdobył Paweł, czy to materialne, czy to te duchowe, a najbardziej chodziło o te duchowe, uznał za śmiecie. Co my musimy jeszcze dziś uznać za śmiecie? Co oddziela nas od Chrystusa? Co jeszcze pielęgnujemy w swoich sercach? Czy nadal chcemy się przypodobać Bogu przez czynienie dobrze? Czy nie czas, aby też to uznać za śmiecie i podać Jezusowi całą rękę, aby ją uchwycił i obcować z nim każdego dnia i prosić go o to, aby to on dokonał w nas tej cudownej zmiany? Co dla nas dziś jest jeszcze zyskiem, a ze względu na Chrystusa musi zostać uznane za szkodę. Nie chodzi o rzeczy materialne ani o jakieś własne idee. Te moglibyśmy wymieniać bez końca. Chodzi o przekonanie, że ja też mogę coś uczynić własnym staraniem, aby być bardziej sprawiedliwym, bardziej doskonałym, aby tym sposobem przypodobać się Bogu i dostąpić z martwych wstania. To jest ta nasza duma, którą musimy uznać za śmiecie, aby stać się prawdziwym naśladowcą Chrystusa. Moi drodzy, obyśmy jak najszybciej doszli do przekonania, że taka ludzka sprawiedliwość jest tylko nędznym substytutem sprawiedliwości i doskonałości, jaką daje poznanie Jezusa. Obyśmy jak najszybciej uznali ją za śmiecie. A wzrastali w tej, jaką daruje nam Jezus. Moi drodzy, jeśli cokolwiek mamy zapamiętać z dzisiejszego okazania, zapamiętajmy to: więcej Jezusa w naszym życiu, więcej patrzenia na Jezusa i chodzenia z Nim. Nie patrzmy na siebie, jeszcze raz powtarzam, w jakiejkolwiek sytuacji się znajdziemy. Czy w sytuacji, gdy inni o nas myślą, że jesteśmy już do niczego, czy może sami tak o sobie myślimy? Nie patrzmy na siebie, patrzmy wtedy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela naszej wiary. A u Niego mamy wszystko zapewnione: mamy przebaczenie grzechów i mamy obietnicę, że gdy będziemy chodzić razem z Nim, On jako najcudowniejszy dar daruje nam zmianę naszych charakterów na Jego podobieństwo, choć sami może o tym nie będziemy wiedzieć, ale będziemy to czynić, bo to będzie wypływało z naszego wnętrza czyli więcej Chrystusa w naszym życiu. Niech to będzie naszym pragnieniem, naszą modlitwą i dążeniem naszych serc. Niech Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Amen.